To był ważny dzień dla gminy Haszlach, ale przede wszystkim dla mieszkańców Kończyc Wielkich. Dobra pani doczekała się pomnika, choć jak podkreśla wykonawca tego dzieła, rzeźbiarz z Krakowa, to nie jest typowy pomnik. Dobrze by było może zarezerwować to pojęcie do innych przedsięwzięć. To jest taka dość kameralna forma upamiętnienia osób, która w Polsce się w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach bardzo spopularyzowała i teraz niemal każde miasto ma za ambicje, żeby też jakąś taką ławkę mieć. Hrabina ma naturalną wielkość i siedzi na ławeczce. Pomnik wykonany jest z brązu, a prace nad nim trwały kilka miesięcy. Brązy krzemowe, czyli brązy odporne na ścieranie, więc można dowoli na nich przysiadać, wycierać, szlifować. Z czasem rzeczywiście ten brąz będzie taki połyskujący, prawie że złotawy. Współpraca pomiędzy wykonawcą a urzędem gminy przebiegała bardzo dobrze, podkreśla wójt. Pomnik niewiele różni się od tych pierwszych koncepcji, które przedstawiono rzeźbiarzowi. Zmieniła się jedynie lokalizacja. Mieliśmy tylko niewielkie uwagi. Efekt jest, jak widzimy, bardzo ładny. No to jest taki wyjątkowy pomnik, bo tutaj można przysiąść, tak? Można sobie zrobić zdjęcie z hrabiną, o to chodziło. Tak, o to chodziło. O to chodziło, żeby usiąść koło hrabiny, poczuć magię hrabiowskich Kończyc Wielkich. Jak Państwo widzą, za naszymi plecami roztacza się widok na ścieżkę zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein, czyli trakt łączący pałac z drewnianym kościołem pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. W tle widzimy również wieżę pałacową, a hrabina z wzrokiem jest wpatrzona w kościół, do którego codziennie chodziła. Pomnik uroczyście odsłonięto i poświęcono przy akompaniamencie zespołu Wielkokończanie. Aktu tego dokonał wójt gminy Haszlach wspólnie z Władysławą Magierą, twórczynią uliczki Cieszyńskich Kobiet. Zanim jednak miała miejsce ta główna uroczystość, uczestnicy niedzielnych wydarzeń spotkali się przy grobie hrabiny, gdzie złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Następnie zgromadzeni udali się do budynku byłego gimnazjum, którego budowę zainicjowała hrabina Gabriela, na uroczystą akademię przybliżającą postać dobrej pani. Pomnik został sfinansowany ze środków zewnętrznych, podobnie jak i remont wnętrza kaplicy Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich. Ostatnim punktem programu była bowiem msza odpustowa w odnowionych wnętrzach kaplicy. Była to pierwsza msza po remoncie. Ze środków unijnych remont został pokryty. Oczywiście do remontu dołożyła się gmina w kwocie 20 tysięcy złotych oraz parafianie. Tutaj parafianie nie szczędzili środków finansowych, żeby wspomóc ten remont. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.